Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Dead Space. Dobra moi drodzy, ruszajmy dalej, jeszcze tylko w ramach przypomnienia... Jeden guzik. W ramach przypomnienia zobaczmy sobie, co mamy do zrobienia w tym momencie, do stacji kolejki. ADS jest teraz w pełni sprawny, powinien ochronić nas przed uderzeniami asteroidów, wygląda na to, że zyskaliśmy nieco czasu. No i teraz moi drodzy, będziemy musieli właśnie wrócić się... do kolejki. I teraz możemy tutaj pobiec pełnym sprintem, ponieważ już nic nam... O kurde, no ta, nic nam nie grozi. Jasne. Ale dobra, nie ma sensu tutaj walczyć. Po prostu biegnijmy jak najszybciej. Ten nekromorf raczej nie powinien nas dogonić. Mam taką nadzieję przynajmniej. No one jakieś takie trochę opóźnione w rozwoju chyba są. Dobra, biegnijmy. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku, moi drodzy, uruchomiliśmy sobie ochronę przed asteroidami, więc teraz tutaj nic nam nie zagraża. I możemy w pełni swobodnie sobie już właśnie przebiec na drugą stronę. Ja z tymi nekromorfami nie będę się bić, bo mimo wszystko mamy naprawdę mocno ten tlen ograniczony i w poprzednim odcinku pamiętacie, że zostały mi zaledwie 3 sekundy do tego, żeby dobiec na miejsce, także no naprawdę napięcie było wtedy spore. Dobra. To co moi drodzy, wracamy sobie do tej kolejki. Średni zasobnik tlenu, no nie jest mi to w sumie, chociaż mam miejsce w ekwipunku i tak nie mam. A co ja w ogóle w tym ekwipunku mam? Isaac Hammond, you're not gonna believe this. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not gonna have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical, it should have everything you need. Will this never end? Isaac. Get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. No dobra. No to w takim razie lećmy. Niestety coś zatruwa nam powietrze na Ishimurze. Będzie trzeba się tym zająć. Dobra. Ale jak z moją amunicją? 48 nabojów pulsacyjnym. Aha, więcej nie mam. Dobra. Jakoś tam jesteśmy w miarę ustawieni. Dobra. Okej, okay, a moi drodzy, właśnie w tym momencie... Czekajcie, muszę iść tam. My byliśmy tutaj, bo już nie pamiętam. O, tu mamy średni zestaw medyczny, tylko chyba nie mogę tak go podnieść. Stelaży też nie mogę. Dobra. Myślałem, że może coś ewentualnie sobie tu zbierzemy na zapas, ale... niestety niekoniecznie. Dobra, moi kochani, to co, nie pozostaje nam nic innego, jak... wrócić się w tym momencie... właśnie do kolejki. Coś tu su... Co jest? O nie, 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 to... Rozpierdzielić to w cholerę. Tego też się zawsze bałem. Wow, 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 wow! The fuck? Jak się wystrachałem. Spadamy stąd, spadamy stąd. Ja pierdzielę. Spadowa, spadowa, spadowa. Poziom chyba drugi, o ile się nie mylę. O kurde, wiecie co? Ja tak panicznie przed tym uciekałem, bo... kiedy nam to wskoczy na głowę... to jest w stanie jakby wyrwać nasz łeb i wtedy zaczepić ten mały, co tam jest. Jak widzieliście, to była taka jakby mała głowa z trzema kończynami. I to właśnie działa tak, że... Nie, wait a minute, gdzie muszę jechać teraz? Nie, dobrze idę, okej. Okay. Moi drodzy, to właśnie działa tak, że jak to na nas wskoczy, to właśnie odrywa nam łeb i zastępuje naszą głowę tym swoim czymś. Tym swoim czymś małym, także no, trzeba uważać na to. Dobra, teraz tak. O właśnie, mamy kombinezon poziom trzeci, to trzeba ogarnąć sobie koniecznie. Stać nas na to? Stać nas, dobra. Zwiększamy sobie. Przede wszystkim będzie to więcej miejsca w ekwipunku, także naprawdę warto to zrobić. I będziemy też mieli większy pancerz, także będziemy o wiele bardziej też odporni na obrażenia ze strony nekromorfów. Kurde, ale tych małych to się zawsze naprawdę bałem, serio, one to są nienormalne. Pamiętam, jak ja zobaczyłem po raz pierwszy animację śmierci Isaaca ze strony tych małych kutafonów, to naprawdę nie było to przyjemne. Dobra. No i okej, nasz kombinezon już o wiele fajniej wygląda. Profesjonalniej, powiedzmy. No i dobra, moi drodzy, i co? Myślę, że jeszcze węzełek mocy sobie kupimy, bo jak żeby inaczej. O, i tak naprawdę to chyba wszystko tutaj. No, myślę, że tak. Dobra. W takim razie stąd możemy zwijać. Chociaż może bym zrobił porządek w ekwipunku w sumie? Poczekajcie, co ja mogę jeszcze zrobić? A, mogę te rubiny sprzedać, poczekajcie chwilkę.
Faktycznie mogę jeszcze to zrobić. A, mogę tu myszką może operować? Nie mogę, dobra, ekwipunek. Rubinowy półprzewodnik, właśnie aż 10 tysięcy. Mamy jeszcze złoty półprzewodnik. Sprzedamy sobie. Dobra, poza tym chyba tak naprawdę... Wiecie co, możemy w sumie jeden duży zestaw medyczny odłożyć, żeby zrobić sobie slot. I tak naprawdę to chyba w tym momencie wszystko. Okej. Możemy też sobie zerknąć w sumie, ile mamy teraz miejsca w ekwipunku, zobaczmy. No panie, no to jest z takim ekwipunkiem ty osiedł. Dobra, z takim ekwipunkiem... Oho, tak właśnie myślałem, słyszałem ci dziadu. Nie zaskoczysz mnie, dobra. No ale z takim ekwipunkiem to ja kurczę mogę chodzić. Tyle slotów to już nice, dobra. Okej, moi drodzy, także pora stąd spadać. Lecimy do kolejki, no i tym samym oczywiście jak wejdziemy do kolejki, to zakończymy sobie kolejny rozdział. Dobra. Okej, rozdział czwarty, nieuchronna zagłada ukończono. No i rozpoczniemy sobie, moi drodzy, za chwilkę rozdział piąty. Przypominam, rozdziałów w grze jest 12. I z tego co pamiętam, to nie jest tak, że one są podobnej długości, tylko jeden jest krótszy, drugi dłuższy. Rozdział piąty niestety nie zdążyłem przeczytać nazwy, bo tak się zarąbiście szybko wczytało. Przy następnym save'ie będziemy mogli sobie zerknąć. Mogłem się wyleczyć w sumie małym zestawem medycznym. Nie pomyślałem, no ale już trudno. Po to. Isaac, I can smell the contaminated air from here. It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it, but it's not gonna buy us much time. We have to get that thing off this ship. The chemicals you need are in the chemistry lab. I'll hack the door for you when you get there. No i dobra, mamy nowy cel, zobaczmy. Znajdź chemikalia. Kendra myśli, że potrafi stworzyć środek, który zatruje i zabije stworzenie znajdujące się w hydroponice, a które jest źródłem skażenia systemu podtrzymywania życia. Biochemia to nie moja broszka, będę musiał jej zaufać. No zdecydowanie, dobra. Jeszcze moi drodzy, tak, pozbierajmy sobie oczywiście rzeczy tu jakieś, jeśli w ogóle są. I wiecie co, ja się właśnie chyba wyleczę jakimś małym zestawem medycznym, bo troszeczkę mimo wszystko tego zdrowia mi zeszło. Więc weźmiemy sobie właśnie... Chyba dwa małe potrzebujemy, o ile się nie mylę. Także przesuniemy sobie te dwa i się nimi wyleczę. No bo skoro je mamy, to wiecie, czemu by nie skorzystać z nich po prostu. Dobra, użyj. Jak to... No, musimy się wyleczyć jeszcze jednym. Dobra, no i teraz okej. Tak się zastanawiam, czy my mamy może ewentualnie jakąś amunicję do karabinu pulsacyjnego? Przydałoby się w sumie. Poczekajcie, zaraz zerkniemy do sejfu. Energia plazmowa, style... Nie, same energie plazmowe, ile tego w ogóle mam? No to dobrze, to będę zabezpieczony w razie czego. Dobra. Do karabinu pulsacyjnego ammo niestety nie mam, ale też nie będę jakoś specjalnie się nie pocić. Dobra, mamy jedną dużą apteczkę, trzy sloty amunicji do jednej i drugiej broni. Do pulsacyjnego niestety właśnie ammo nie mamy, ale to nie szkodzi. Ruszajmy. Dobra, jesteśmy po raz kolejny w dziale medycznym. Już tu wcześniej byliśmy w rozdziale chyba drugim, o ile się nie mylę. Tak, dokładnie. To jest to samo miejsce. Okej. Looks like someone has reprogrammed the door locks on this deck. And recently too. I guess we're not alone here after all. Someone doesn't want you in this part of the ship. No właśnie, niestety moi drodzy, nie jesteśmy tu sami, tak jak Kendra powiedziała. Ktoś tutaj mąci przy programowaniu drzwi tego statku i ogólnie zabezpieczeń. Zgubne oddanie, o, tak się nazywa rozdział, okej. Przyda się, do nazwy odcinka, wiecie o co chodzi. Dobra, to co moi drodzy, możemy ruszać w sumie. Fajnie, że znaleźliśmy chociaż troszeczkę amunicji do karabinu pulsacyjnego. Cieszę się, co może i tak będę używał piły plazmowej. Oho, trochę tu ciemno. Nie, tylko nie wy. Dobra. Okej, w miarę łatwo w sumie padły. Ile mamy węzłów? Tak sobie zerknę. Jeden tylko, kurde. Znaczy, wiem, że mamy dwa, ale wiecie, liczę jeden, że jeden do upgrade'ów po prostu. Jeden węzeł mamy do... No, oczywiście do otwarcia sobie ewentualnie jakiegoś przejścia. Mamy ładowanie stazy. Okej, czyli za chwilkę będzie nam ta staza potrzebna. Zobaczymy do czego właściwie. O fuj, tam jakaś klucha miękka. A my tu byliśmy już, tylko od drugiej strony właśnie. A w sumie możemy zerknąć, czy w tym pomieszczeniu się zrespawnowały rzeczy. Nie, ale się otworzyła szafka, o. To fajnie, okej.
To jest też fajne w ogóle, moi drodzy, że Dead Space bardzo mocno czerpie z takich starych survival horrorów. Czyli, że wracamy na to samo miejsce, w którym już byliśmy wcześniej, ale to miejsce jest bardzo zmienione przez jakieś tam inne okoliczności fabularne. Bardzo mi się też to zawsze w Dead Space'ie podobało. Nie wiem, tutaj jeszcze trzy węzły potrzebujemy. Pulsacyjny już sobie ulepszyłem. Pistolet linowy. Mogę zwiększyć obrażenia w pistolecie linowym, to by nie było w sumie głupie. Tutaj potrzebuję i tak dwóch węzłów. Dobra, to wiecie co, możemy ulepszyć sobie obrażenia właśnie, chociaż ma może pojemność? Tylko to jeden nabój mi zwiększa tu aż o 3 punkty. Nie, to bardziej się opłaca obrażenia sobie zwiększyć. Dobra. Bo jednak tych stelaży linowych przydałoby się jak najwięcej. No dobra. To teraz tak, o co tu chodzi właściwie? Oho, to mnie chyba zaraz zgniecie, co? Dobrze myślę, czy nie? Albo nie? Nie, mogę przebiec, okej. O, właśnie. Zobaczcie, co się w ogóle tu stało z tym gościem. Au. Uwaga. Bo to... On wypluwa takie niestety ciulstwa małe, które będą nas atakować. Więc co to... Nie, zobaczcie, co w ogóle się z tym gościem stało. Co oni mu zrobili, masakra jakaś. Dobra, tutaj niestety nie przejdziemy w tym momencie. Gdzie muszę się udać właściwie? Okej, windą do góry, dobra. To lecimy w takim razie. No i moi drodzy, to jest właśnie kolejny rodzaj nekromorfa, którego będziemy no w miarę regularnie na swojej drodze teraz spotykać. A, już rozumiem, po co jest ta staza. O kurde. No to trochę chyba krzywo wycelowałem. Teraz? Dobra. Ja pierdzielę, to jestem jednak nierozgarnięty w temacie, wiecie o co chodzi. Dobra, na przynajmniej mamy ładowanie stazy, także spoko. Okej. You're close to the chemistry station. Once you get the chemicals, you're also going to need a DNA sample of the alien tissue. I'll search the records for one. Aha, i mamy teraz cel nieaktywny i mamy jakiś nowy cel. Zobaczmy sobie do naszego dzienniczka. Znajdź chemikalia. Ale to było już. Aha, znajdź próbki DNA. Gdzieś w tym pokładzie są próbki DNA nekromorfa. Kendra chce, abym je znalazł. Zmiesza je w kapsule chemicznej, żeby poznać patologię tego stworzenia. Dobra. No, to na pewno też nam może trochę powie, skąd właściwie... Znaczy inaczej, może nam to podpowie jakiś lepszy sposób na walkę z nekromorfami. Przydałoby się. Dobra. Coś mnie tu będzie atakować? Niekoniecznie. Co jest napisane w ogóle? Znak nas zniewoli. Okej. No w sumie trochę tak to wygląda. To w tych napisach na ścianie czasami można naprawdę dużo też jakichś aspektów fabularnych się dowiedzieć, dlatego też tak staram się jak najczęściej przyglądać temu. Okej, tu nas nie było. Zobaczmy jakiś dziennik. I'm eager to validate my tissue regeneration here. Initial restraint was problematic, but now the patient's resting comfortably. He trusts me, Dr. Kind. He puts his life in my hands. He knows his part in all of this. Understands what I'm doing. The forehead has been swabbed clean and marked. What are you doing with that? And I'm now attempting to create a passage to insert the sample tissue into. No właśnie, słychać, jaki był wielce posłuszny i wiedział, co go czeka. Szkoda mi tych ludzi na tej Ishimurze, naprawdę. Oni tu istny koszmar przeżyli. No właściwie nie przeżyli. Dobra, co my tu mamy? O, schemat kolejny na jakąś energię siłową, okej. To wygląda jak pułapka trochę, co? Że weźmiemy węzeł i nagle nas te nekromorfy zaatakują. Uwaga. No ale nie, o dziwo nie, okej. Pewnie jak to włączę, to nas zaatakują. Zobaczymy jeszcze. Dobra, stelaże. W sumie jak dostałem tu tyle stelaży, to wiecie co, ja chyba wyjmę tą broń. Okej, chemiczna kapsuła. Pointless.
almost makes me think that we had hope as a species. Am I the only one who sees that we have died out a long time ago? We just haven't accepted it yet. Stop running. Stop your struggle. Our future, your future, the future of our race ends here. Allow me to introduce you to humanity's child, the children that will replace us. Greatest creation. Okej, no i o dziwo, moi drodzy, ktoś przeżył na tej szymurze. No właśnie, skąd ja wiedziałem, że ty na mnie wyskoczysz, to bezranny dziadu. Dobra, przeładuj to, Isaac. O kurde, o cholera. Ostrożnie. O, żeż ty ciulu, to się regeneruje. Ty chyba sobie robisz ze mnie jakieś jaja w tym momencie, gościu. A, co ty nie powiesz? Dobra, spadamy. Ja pierdzielę. Szybciej. Hamon to ma niezłe kłopoty, słyszę. Poczekajcie, musimy powbijać te małe... Skąd to się bierze, kurde? Dobra, chyba się udało. Straciłem trochę HP, ale... O kurde, ile ja straciłem tych stelaży linowych? A, spoko, mam dalej dużo. No ale kurczę, no mamy problem, jak widzicie, bo ten koleś stworzył jakiegoś nekromorfa, którego się nie da zabić. On się ciągle regeneruje, skubany. Czegokolwiek mu nie odetniemy, to tak naprawdę się regeneruje, chłop. Dobra. Myślę, że możemy sobie ulepszyć pojemność tego pistoletu linowego. To będzie chyba dobre posunięcie. Kurde. Odkryszę te dźwięki. No niestety, robi się tak naprawdę coraz gorzej, coraz straszniej z odcinka na odcinek. O cholera, to jest jeszcze... Ja pierdzielę. Biegnij, Isaac, biegnij. Ja pierdzielę. Now you need to find a DNA sample of the growth. According to lab records, there's an inert sample stored in the ICU. A Dr. Mercer was apparently doing intensive research on it. I've been trying to contact Hammond, but all I'm getting is static. Isaac, you've got to hurry. Poko, pospieszę się. Ja, no i te dźwięki teraz będą nas ciągle prześladować. Goddammit, dobra, nowy schemat. I teraz tak, moi drodzy, czy mamy jakieś małe zestawy medyczne? Mamy. To ja się nimi trochę podleczę. Jezus. Weź tam się, gościu. Nie wiem. Weź coś na wzdęcia. Dobra, okej. Podleczyliśmy się. Dobra, moi drodzy, zapiszemy sobie gierkę i będziemy ruszać dalej. Ja pierdziu. No ale ten chłop to powiem wam... No trochę się go cykam, nie powiem. Ale dobra, wiecie, no, mimo wszystko będzie nas trochę, można powiedzieć, że to jest trochę taki pan X z Resident Evil 2. Może teraz, wiecie, będzie chodził, nas prześladował. No ale okej, na spokojnie, chyba raczej, nie jest tak, że, oho. Your persistence surprises me. Holding on to your final breath, you claw your way along. You hold on to what was once your world. But now, it belongs to the children. Be glad of the knowledge that your death will bring their birth. Listen, can you hear it? It's nothing. Say your prayers. Ale bym cię, chłopie, ubił za to, co ty robisz, nie? Ech, no ale nie mam jak. On cały czas się... A to jest dziwne, że jego nie atakują. Patrzcie, nam drzwi otworzył, jaki miły. O matko.
Oho. No, już wystarczy, że słyszę te cholerne dźwięki, już wiem, że on tu zaraz pewnie przyjdzie. Nie no, skruju, gościu. Wiecie co, w sumie, po jakiego grzyba ja się z nim biję? Zbierajmy... A, bo ja nie przejdę. Osiedł. Będziemy go atakować po prostu stazą, to nie jest takie... Kurde. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Kurde, ja pierdzie, no musimy tu przeżyć, no bez jajec. Okay, moment, moment, bo ja nie wiem, co się dzieje już. Kurde, nie widzę ich. Ja pierdzie, trafiłem stazą. O, w dupę. Niedobrze, niedobrze. Fuck you. Jest źle, jest naprawdę źle. Jeszcze nie mogę stąd uciec. Wszystkie wejścia są zamknięte. O. Ja nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, gdzie on jest. Musieli ten zamek. Nie! Ja pierdzielę. Sorry, że się tak drę, ale... O, cholera jasna. Dobra, ale żyjemy. Okej. Nie. Bez jaj, że on tu wejdzie. Nawet nie próbuj, gościu. Cię pierdzielę. Dawać mi rzeczy jakieś. No cóż, moi drodzy, zaczął się trochę ten trudniejszy etap rozgrywki. Kiedy właśnie to ciulstwo za nami ciągle goni. Nie, możesz taki misklik. Nie wiem, że mam tej stazy jak na lekarstwo, teraz to jeszcze odwaliłem coś takiego. Wiecie co, musimy ładunek stazy ze sobą nosić, bo... O kurde. Au. Dobra, widzę, że ta piła jakoś niezbyt jest za niego skuteczna, znaczy ten ka... Co jest? Co się stało? Ja cię pierdzielę, czemu ja w to gram? Co tu się w ogóle dzieje? Czemu tam ktoś stoi? Nie podoba mi się to, wiecie, co mi się chyba wy... Bym się chyba wyleczył, ale średnim zestawem. Na razie nie zużywajmy tego dużego. Ten średni mi tylko dwa paski leczy. Co jest do cholery? Okej, nie wnikam. Dobra, idźmy, po prostu idźmy dalej. Się pierdzielę i się zaczyna, kurde. Wierzcie mi, moi drodzy, że teraz będziemy mieć naprawdę... Jak wcześniej mówiłem, że gra jest, no, taka w miarę easy, to teraz będziemy mieć naprawdę przerąbane. Dobra, wiecie co, ja może sobie wezmę ten karabin pulsacyjny. Ile mam amunicji do piły plazmowej? No właśnie, kurde, niewiele. Pierdzielę się tu boję... No nie... A dobra, mam iść tutaj, okej. Okay. Dobra, mamy save point. Ja cię pierdzielę. Ale powiem wam, z jednej strony człowiek się cyka, ale z drugiej strony uwielbiam takie napięcie w grach, naprawdę, bardzo mi się to podoba. O fuj! Okej. Okay. Dobra, bierzmy co się dało, powiększyliśmy sobie... sloty w ekwipunku, więc bierzmy to wszystko. Mamy dziennik audio. Dr. Chalismas, the specimen continues to respond well to my experiments. Its cellular fortitude, not to mention elasticity, is remarkable. Dr. Kine, I'm sure, would disapprove.
but I do not anticipate that issue as the good doctor is busying himself with the marker. As if that matters now. He has also succumbed to the same dementia that afflicted the colony. Only yesterday he told me he had spoken to his wife, but Amelia Kine has been dead for some years. My subject grows restless. Patience. Your time is soon. Very soon. No, czyli chyba ten chłop nazywa się Charles Mercer, bo to chyba jest jego ten dziennik audio. Ale zastanawiam się, w sensie ten, który do nas mówi, którego spotkaliśmy już dwa razy, czy nawet trzy, czy dwa? Dwa. Ale zastanawiam się, czemu go te nekromorfy nie atakują, jaki jest powód? Okej. Okay. To jest napisane, że żeby przetrwać, musisz dołączyć. Poczekajcie, bo... Mamy mały zestaw medyczny, ja sobie go użyję. Zawsze ten jeden pasek zrobię więcej, dobra. Dajmy próbkę. Okej, chemiczna kapsuła z DNA. Mamy to. That's it, Isaac. Now you just need to... This has gone far enough. Accept your part in the God's plan. Embrace your own extinction. Warning. Life support system failure on medical. Isaac, he's decompressed the entire deck and I'm being locked out of those systems. All the air has been vented into space. You should be able to bring it back online from the security station, but you don't have much time. Ale gdzie mam iść? Będę, dobra. Mogę, już nie będę patrzył do dziennika, bo mam mało czasu. Nie, nie, no fucking way, że jeszcze wy. Kurde, wypierdzielać! Gnoje! Dobra, biegniemy. Zmienimy... O nie! Bez jeżdżą... Nie, nie żartujcie, że on tam czeka na mnie. Proszę. Dobra, nie. On tu nie, to nie jest on, ale okej. Okay. Kurde, fuck you. Gdzie muszę biec konkretnie? Tutaj. Au! To było głupie. Dobra, nice. Tędy. Napięcie jest ogromne, nie powiem. Dobra, dawaj, Isaac, biegnij, ile sił w nogach. Okej. Okay. Teraz chyba tutaj, tak? Dobra, okej, okay. Przywróciliśmy tlen, na szczęście. You've got everything you need to make the poison. Now get back to the chemistry lab. What are you going to do? Do it fast. Can I be breathing? You're cutting out, Hammond. I'm gonna try to switch over. Shit. I lost the signal. I'll continue scanning for his location. You have to get that compound mixed. No dobra, mamy nowy cel, zobaczmy sobie. Okej, stwórz truciznę. Po połączeniu DNA z substancją przygotowaną przez Kendry muszę tylko przepuścić ją jeszcze raz przez stację chemiczną. W ten sposób uzyskam truciznę. No dobra, to tym się zajmiemy, ale moi drodzy, już w kolejnym odcinku. Ja sobie jeszcze zrobię małe porządki w ekwipunku na sam koniec. Kurde, naprawdę to nie wygląda to różowo. No jest coraz gorzej, no. Dobra, sprzedawajmy te rzeczy. Zasobnik tlenu przesuniemy. Ile to moja energia plazmowa? No, tak się fleksowałem, że... O, patrzcie, ile mam rzeczy w ekwipunku. To teraz mam, kurde. Dobra, czekajcie. Przede wszystkim tak, chciałbym sobie przesunąć te dwie małe apteczki. Podleczymy się nimi. Wejdźmy na chwilę z tego. Wiecie, nie chcę zużywać, moi drodzy, średnich medykamentów. Chciałbym pozużywać najpierw te małe, bo one jednak regenerują najmniej i są jednak najmniej warte. Więc pozużywamy je sobie po prostu. Dobra, jak to mój ekwipunek się prezentuje? Do stelaży mam git amunicji, ale przydałoby się wziąć więcej ammo do piły plazmowej. Dobra. A w ogóle ile mam pieniędzy? Patrzcie, czy ja mogę kupić sobie węzeł mocy? Mogę, to kupmy w takim razie. Jeszcze mogę. O, no i git, dobra. Pokupujmy jak najwięcej tych węzłów, to się przyda. Nowej broni nie kupuję, bo nie ma sensu. Amunicji, wiecie, ja tak z jednej strony z amunicją płaczę, ale mam jej dużo. Poczekajcie, zrobimy inaczej, to przesuniemy. I wezmę sobie te dwa sloty po 25. No zobaczcie, tej amunicji mam jednak, to jest... No jednak mamy tego sporo, no jesteśmy w miarę ustawieni.
Aczkolwiek też, no właśnie, tak się nie fleksujmy, wiecie o co chodzi. Dobra, ja sobie jeszcze użyję tej stazy, bo troszeczkę na mnie też zeszło. Kurde, co prawda ja trochę głupio obrywałem w pewnych momentach, wiem, że może mogłem grać trochę z, powiedzmy, mniejszą paniką, ale wierzcie mi, że czasami jest to trudne w tej grze, naprawdę. Czasami ciężko jest tutaj nie panikować. Wydaje mi się, że i tak mi w miarę dobrze idzie. No ale dobra, moi kochani, będziemy sobie tutaj ten odcinek kończyć. Było naprawdę sporo napięcia, ale ostatecznie jakoś tam udało nam się z tego wszystkiego wykaraskać. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Dead Space. Na razie.